dziennym domu Senior Plus w Słubicach kolejne warsztaty. Po ubiegłotygodniowych warsztatach przyrodniczych, tym razem warsztaty dietetyczne. Nie zgodzę się z tym, że styczeń jest najlepszym momentem na rozpoczynanie zmiany stylu życia. Dlaczego? Często w styczniu mamy taką nadmierną chęć wprowadzenia zbyt wielu zmian, a to nie jest dobre. To, co propaguję w swojej poradni i tutaj prowadząc zajęcia z szanownymi seniorami, to jest metoda małych kroków, żeby znaleźć taką jedną małą rzecz, która może realnie wpłynąć na poprawę naszego stanu zdrowia. I tutaj rozmawiamy o tym, że może to być na przykład zmniejszenie spożycia mięsa, picie zielonej herbaty zamiast alkoholu, co jest dosyć kontrowersyjne. Niekomfortowe, ale uważam, że gra jest warta świeczki, bo badania naukowe pokazują, że wprowadzenie 100 ml herbaty każdego dnia obniża procesy starzenia się naszego mózgu, tak? Więc uważam, że warto. W kontekście jeszcze tutaj zdrowych nawyków żywieniowych uważam, że należy dbać o nie cały rok, tak? I w tym okresie świątecznym warto cieszyć się tutaj swoją rodziną, potrawami, które są z nami przez wiele, wiele lat, ale warto na przykład zabrać swoją rodzinę na spacer, a pomiędzy posiłkami pić pyszną wodę na przykład z cytryną. Styczeń jest takim miesiącem, że tak naprawdę jest to miesiąc przeznaczony na rozruch, ale nie u nas. My ruszamy z kopyta od samego początku. Oprócz warsztatów dietetycznych postanowiliśmy przybliżyć seniorom troszkę zasady zdrowego żywienia, dlatego zaprosiliśmy na cykl warsztatów panią Anię Kowalczyk, bardzo kompetentną, bardzo ciepłą panią dietetyk tutaj od nas ze Słubic, która najważniejsze informacje odnośnie właśnie żywienia przy różnych chorobach na przykład naszym seniorom przedstawia i widzę, że te zajęcia bardzo dużo im dają i czekają na nie, łakną tych informacji, także bardzo nas to cieszy. W moim odczuciu zainteresowanie jest bardzo duże, ale z czego ono wynika? Ono wynika z potrzeby tej grupy wiekowej. Szanowni tutaj seniorzy często nie wiedzą, jak mają się odżywiać w konkretnych jednostkach chorobowych. Z czym tutaj się najczęściej spotykam? Z cukrzycą typu drugiego, z dną moczanową. Ja tutaj przyznam się bez bicia, że kiedyś dietetycy działali bardziej nakazowo. Mówili, czego nie można jeźdź, co jest zakazane i co źle wpływa na zdrowie, ale nie pokazywali alternatywy, jak to zastosować, tak? Więc tutaj często seniorzy mi wspominają, że się boją czegoś jeść. Na przykład w dnie moczanowej nie spożywają strączków, a to wcale nie o to chodzi. Więc tutaj potrzebna jest rozmowa i zrozumienie w ogóle przyczyny choroby. Personel Słubickiego Seniora Plus nigdy nie zwalnia tempa, oferując swoim uczestnikom najróżniejsze atrakcje. A co będzie kolejną? Zobaczymy już niebawem.